Dzień dobry. Tak, wiem, jesteście zaskoczeni. Drugi raz w tym tygodniu. To się nie zdarzało ostatnio. Ale jest piękny dzień. Mamy dzisiaj 28, środę, 28 kwietnia. Jesteśmy tuż przed majówką i postanowiłem wybrać się na jeden z terenów pilotażowych, które powstały niedaleko mnie. Jesteśmy w Nadleśnictwie Celestynów. To jest kawałek za Twockiem. Mam tutaj z biura 10 minut samochodem, więc mogę sobie pozwolić na wyskoczenie w trakcie... pracy na ten teren i pokazać wam go troszkę. Troszkę go opisać i podyskutować między innymi o programie Zanocuj w lesie i tym, w jaki sposób jest propagowany obecnie w mediach. Obiecuję, to takie luźne gadki będą krótkie. Słuchajcie, Nadleśnictwo Celestynów to jest jeden z największych obszarów pilotażowych w okolicach Warszawy. Na dzień dzisiejszy sprawdzałem na mapie. Mamy w okolicach Warszawy w zasadzie trzy takie tereny wyznaczone w chwili obecnej. No może cztery. Jeden jest w okolicach Piaseczna, dość mały teren. Jeden jest w okolicach Wyszkowa, to już jest no, kawałek za Warszawą. Jeden jest w okolicach Nowego Dworu, to też już jest kawałek za Warszawą. Natomiast teren Celestynów również jak gdyby jest poza granicami Warszawy. Natomiast stosunkowo, jeżeli chodzi o warszawiaków, jest on najbliżej. I jeżeli byście chcieli go odwiedzić, jest duży i jest dość mocno obfitujący w różnego rodzaju atrakcje dla zwiedzających. Natomiast zanim przejdziemy do samego tematu nocowania w lesie, chciałbym poruszyć problem tego, w jaki sposób jest to propagowane i czy aby na pewno nagle masowe propagowanie programu Zanocuj w lesie to najlepsza sprawa. Głównie chodzi mi tutaj o to, że nagle w mediach pojawiły się informacje, że zanocowanie w lesie to jest doskonały sposób na majówkę i na spędzenie tego czasu. Troszkę szkoda oczywiście, że chwaląc się tym wspaniałym programem, nikt nie wspomniał o ludziach, którzy włożyli w to dużo pracy, żeby ten program w ogóle miał szansę zaistnieć, żeby to w ogóle powstało. Natomiast no, ci ludzie, którzy walczyli o ten program, to w dużej mierze społecznicy, więc myślę, że nie będą mieli tutaj jakichś wielkich oczekiwań. Natomiast głównym główną rzeczą tutaj jest to, że nagle w mediach pojawiają się informacje o tym, że jest taki program i że można sobie zanocować w lesie legalnie, że można w ten sposób spędzić czas ze znajomymi czy samemu. I ja zacząłem mieć takie pewne wątpliwości co do tego, czy taki rozgłos nagły, czy to jest najlepszy pomysł, dlatego że no, mam pewne wątpliwości co do ludzi, którzy trafią na te tereny leśne. Pozwoliłem sobie nawet wypuścić taką ankietę na YouTubie, żeby zapytać was, czy waszym zdaniem to jest dobry pomysł. I dałem tam trzy możliwe odpowiedzi, to znaczy czas pokaże,
to nie jest dobry pomysł, to jest dobry pomysł. Wyniki tej ankiety możecie sobie zobaczyć na YouTubie. Natomiast w międzyczasie wywiązała się nie dyskusja, tylko rozmowa pomiędzy mną a Markiem z kanału Ekwipunek Dźwigany Codziennie. To on chyba znowu niestety miał rację, gdyż stwierdził, że no, taka jest cena edukacji, czyli taka jest cena tego, że jak gdyby chcemy przywrócić to społeczeństwo, znaczy ten las społeczeństwu, a jednocześnie to społeczeństwo naturze. I tą cenę edukacji musimy w pewien sposób ponieść, to znaczy są pewne ryzyka, które mogą spowodować, że w takich lasach pojawi się bardzo dużo januszy bushcraftu. Januszy w ogóle obcowania z naturą, którzy będą zostawiać śmieci, w ogóle nie mają pojęcia, co to znaczy leave no trace, tak? Więc tutaj chyba główna odpowiedzialność spoczywa na nas, czyli na tych bardziej świadomych użytkownikach lasu, żebyśmy zadbali o to, aby takich ludzi uświadamiać, aby po takich ludziach niewłaściwie korzystających z przyrody jednakowoż ten las przywracać do porządku, jeżeli takie sytuacje napotkacie. No i wydaje mi się, że jest ten moment, w którym ciąży na nas czy na społeczności leśnej największa odpowiedzialność właśnie za to, żeby ten program miał ten pozytywny społeczny skutek. Czyli ta forma edukacyjna i ta forma propagowania tego stylu życia, tego stylu wypoczynku w taki sposób, aby ci, którzy chcą się przyłączyć do odpoczywania na łonie natury, do jakiegoś biwakowania, do bushcraftu, czy jakby tego nie nazwał, żeby oni również wiedzieli, znali granice bytności w takim lesie i wiedzieli, w jaki sposób odpowiedzialnie z tego lasu korzystać. Dlatego właśnie moje wątpliwości musiałem powiesić, że tak się wyrażę, na kołku i przyznać rację Markowi, że konsekwencje tego, co może się wydarzyć, są warte tego, czy są warte tej całej pracy. To znaczy ludzie, którzy trafią do lasu, trafiają niejako pod nasze skrzydło. To teraz na nas w wielu przypadkach będzie spoczywała odpowiedzialność za to, co wydarzy się dalej. Więc
z tego miejsca pragnę Was poprosić, abyście mieli baczenie na to, co dzieje się w Waszych terenach przeznaczonych na program Zanocuj w Lesie, abyście wspierali tą społeczność, która dopiero zaczyna, i edukowali tą społeczność, która zachowuje się nieodpowiedzialnie. A teraz możemy wrócić sobie do samego terenu pilotażowego Nadleśnictwa Celestynów. Bardzo duży obszar z bardzo dużą ilością fajnych miejsc do biwakowania. Zresztą zobaczcie, jak las wygląda. Jest sporo młodników już odrośniętych. Sporo widziałem też młodników takich, które no jeszcze w ogóle nie powinno się na nie wchodzić, ale bardzo dużo jest takich miejsc jak ten rodzaj lasu. Czysty, przejrzysty, aż zachęcający, żebyście powiesili tam sobie hamak, czy żebyście powiesili tam sobie, porozłożyli tam sobie namiot, czy pałatkę, czy Bóg wie co jeszcze, i korzystali z tego terenu. Nadleśnictwo Celestynów jest no to w okolicy dość znane z tego, że między innymi jest to bardzo dużo bunkrów, więc naprawdę jest to zwiedzać. Jest sporo takich małych rozlewisk. Niektóre nawet mają swoje nazwy, typu Czarne Jezioro. Myślę, że jest to fantastyczne miejsce na wypoczynek. Myślę, że jest to dość dobrze wybrany teren. Teren jest w pewien sposób udrogowiony. Znaczy, są to drogi takie polne, między innymi po której ja idę. Natomiast są to drogi przeznaczone do ruchu. Można sobie wjechać na terenie całego tego nadleśnictwa. Są wyznaczone tereny parkingowe z tablicami informacyjnymi, w których można postawić sobie samochód. Teren jest dość rozległy, więc można sobie wjechać na przykład do środka. Ja jestem centralnie w środku, więc wiem, o czym mówię. Oczywiście teren pilotażowy możecie sobie zobaczyć na mapach. Pod filmem zamieszczę Wam link zarówno do mapy, jak i link do strony Lasów Państwowych, gdzie jest wyjaśnione, w jaki sposób włączyć sobie podgląd tych terenów. Gdzieś widziałem, Arek, Twój wpis, że na aplikacji mobilnej nie ma tych terenów. Są. Również trzeba sobie poklikać, włączyć poprzez mapy, wybrać sobie tereny turystyczne i tam te tereny są naniesione. I tam można sobie sprawdzić, gdzie dokładnie te tereny są, lokalizacje z numeracją działek i tak dalej, więc wszystko można już sobie zobaczyć zarówno przez przeglądarkę na mapach, jak i przez aplikację mobilną. Reasumując, teren pilotażowy w Nadleśnictwie Celestynów to bardzo fajny teren. Zapraszam Was tu serdecznie. Wpadajcie, wypoczywajcie, oglądajcie, zwiedzajcie i szanujcie przyrodę. Bądźcie odpowiedzialni za siebie i za innych, którzy z tych terenów będą korzystać. Właśnie po to, żeby ten program służył nam jak najdłużej i żebyśmy mogli swobodnie korzystać z tych terenów. A jest z czego korzystać. To jest naprawdę przepiękne, olbrzymie miejsce przeznaczone dla ludzi takich jak ja czy Wy. Pozdrawiam Was, mam nadzieję, że tu się zobaczymy. Co prawda w majówkę ma być kiepska pogoda, ale mam nadzieję, że się tu zobaczymy za którymś razem. To takie moje marzenie prywatne. Iść przez las i spotkać zupełnie osobę nieznajomą, która uprawia ten sam, to samo hobby, ten sam rodzaj sportu, co ja, czyli po prostu biwakowanie w lesie, odpoczywanie na łonie natury. Do zobaczenia.